Izraelu, każde dbanie o ubogich jest bardzo ważne. Opiekować się wdową, sierotą, tym, który nie ma chleba, to było przykazanie dla Żydów. I człowiek niemądry, nierozsądny zapominał o tym. I o tym słyszymy w dzisiejszej Ewangelii. O bogaczu, który nie miał imię, i o Łazarzu, który miał imię, a był ubogim i biednym. Abraham rozmawia z tym bogaczem i tłumaczy, że jałmużna i miłosierdzie działa za życia. I to, że pójdzie Łazar do braci tego bogatego człowieka, nic nie zmieni. Bo jeżeli człowiek jest zamknięty, jeżeli człowiek jest zamknięty na Pana Boga, na miłosierdzie, na jałmużnę, to ten umarły, który przyjdzie, nic nie zrobi. Bo jego serce jest zamknięte. On nie jest otwarty na Boga. On nie jest otwarty na Boże przekazanie, Boże Słowo, które przecież miał słyszeć i na pewno uczono go o ochronie w Bogich, do pomocy w Bogim, o to, żeby dawać jałmużnę. I Abraham już to nie pomoże. Strach tak nie działa. Tak, jego bracia mogą się przestraszyć, ale strach nie zmieni ich serca. Tylko Boże Słowo może zmienić serce człowieka. Mają Torę, mają Boże Słowo, niech czytają. I to Słowo może zmienić ich życie. Strach nie zmienia życia. Strach prowadzi do paraliżu, strach prowadzi do zniszczenia, strach prowadzi do paniki. Tylko Boże Słowo prowadzi do miłosierdzia, do zmiany serca. I te kamienne serce, które mamy, staje się sercem z ciała, na wzór serca Jezusowego. Prosimy Cię dziś, Panie Jezu, aby nasze serce było otwarte na pomoc innym i było napełnione tylko Twoim Słowem.